Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Jak widać, wyszedł nowy fabularny dungeon, którego chętnie bym nagrał. No, nie jest to, co się spodziewałem, ale dobra, włączamy fabułę. Jedyna osoba, której mogę uwierzyć. Okej. Nie zasługuje na to. Korupcja, cyk i. I nowa, lepsza forma tej postaci, bo wcześniej to był po prostu epic i nie często był używany. Teraz trochę ulepszyli tę postać. I to jest oczywiście kompletna nowość, bo wcześniej nie było żadnych nawiązań w tej grze do jakiejś fabuły. Straciłem swoje relikty, bla bla bla. Nie musisz się już tego sama. No i tak się prezentuje pierwsza scena, takie małe objaśnienia były. No i zobaczę koło. Dwie te same postaci mogą być, no nie wiem. Na razie chyba bez expa się obejdzie. Żebym dał niby jedną chociaż runę pod speeda na razie. Później coś lepszego dam. No więc na razie takim teamem będę walczyć. Później parę rzeczy jeszcze ulepszę. Jeszcze nawet nie znam do końca tych movesetów, jakich używałem. Jeśli nie używałem. No, te pierwsze bitwy będą bardzo proste. A jeśli nawet nie będzie trzeba zbytnio ekspić. Uuu, 10 gemów, szanuję. Lecę dalej. Dopiero jak będą na jakichś setnych poziomach, to będzie problem, ale tak to easy się ich pokonuje. Okej, chesta dostałem, akurat to jest mało warty item, wolankiem. W mojej sytuacji to jest bardziej potrzebne. No i fajnie, że to nie jest tak samo jak w Survival Dungeonie, że się traci co bitwę, tylko po prostu jest cały team resetowane, statusy wszystkie. Więc to łatwiej się walczy. No tak, walczy pewnie. Niestety goldę dostałem, no trudno. Lecimy dalej. To chyba też staminy nie czerpi, więc mogę tak sobie cały dungeon polecieć. Bardzo dobrze. Przeciwnicy nie mają jak na razie szans. Cyk. I znowu gold, niestety. No trudno. O, i następna cutscena teraz będzie. Proszę bardzo. Ale jazda normalnie. Co ci się stało, Fejemelina? Wcześniej byłaś grzeczna. Tak, i później coś się. No, podobno teraz po złej stronie mocy, Fejemelina. Ciekawe. Dąd do mnie. Aha. Teraz pewnie będzie bitwa z tym. Nie pamiętam, jak nas w sumie się nazywał w tej grze. Dobra, lecimy dalej. Ozur the Break. I on ma 27000 HP, no to słabo dość. Raczej nie powinno być znowu problemów. Ale ma dobrą abilitkę, aż 50% szans na pozbycie się statusu. No ale nadal bezproblemowo ich pokonuje. Więc jak na razie jest łatwo, nawet w sumie ten dungeon się nazywa łatwy do przechodzenia. Choć oczywiście są trudniejsze. Znowu 10 gemów, wow. Bogactwo. Dobra, lecimy dalej. Karasiu jest. Dobra, walczymy. Uj, tutaj już tak łatwo HP im nie leci, ale nadal ich outspeeduje na spokojnie. To teraz. Teraz użyję se Mythic Soul. Okej.
No i Condemned już pokonuje przeciwnika. Dość ryzykowny skill z tym 75% życia, ale daje jakś radę. Dużo fuda tutaj jest. Dużo żarcia. Myślę, że do 13 jeszcze w tym odcinku spróbuję dojść. O, to jest ciekawe, zdobyłem Dreama, co pewnie zobaczycie w openingu na końcu tego odcinku. Bo ostatnio nagrałem jeden. No i powinno być git. Lecę dalej. To raczej nie będzie zbyt długo trwać. Tutaj raczej zrobię cięcie, bo te bitwy, wiadomo, będą bardzo proste. Chociaż, czy ja wiem? Nie, na razie proste, bo każdy dostał posesję, więc raczej się sami pokonają. Uj, lotum dostałem, nieźle. Niewiele mam tego lotumu akurat. Bo to jest zamiast tego Stardusta poprzednich, to teraz lotum dają do ulepszania. Więc zrobię tak. Total blinda mu dam. Jesteś pokonany. I znowu posesję. Żeby siebie sami zaatakowali, albo coś innego zrobili, recharge'a, albo coś. No, czyli żeby głównie turę zmarnowali. The Division. Niski HP i tak tutaj nic za wiele nie zmieni. Blind, dziękuję bardzo. Ale emocje, no nie, znowu gold niestety. I kolejna cutscena będzie. Bardzo fajnie. Wszyscy poprzedni już są. O, Vanzgon. Nie gadaj, on jest niby dobry. To niemożliwe. Pomiędzy mną i moim lordem. Jeśli nie powiesz. Terracotta Friends? Kto to jest Terracotta Friends? Nie mam pojęcia. Queen. Znaczy Kin. Queen. To nie. No dobra, walczymy z tym czymś. Po prostu trzy takie same postacie mnie atakują. No i sam siebie też atakuje, jak widać. Nie ma też jakiś nie wiadomo jakiego damage'a. O, shielda jeszcze mi dał. Ale łatwo. O nie, ale jedna postać mi po. Ale to nic nie zmienia praktycznie. Te nowe mitikale są OP, więc ich pokonuje tak czy tak na hita. Trudniejsze misje się na koniec pewnie, ale pewnie znowu przeekspię i nie będzie wcale tak trudno. No i ostatni już na ten odcinek bitwa, już miałem tylko do 13, ale już skoro tak się łatwo walczy, więc powinno być git. Już skipuję te bitwy, bo to bardzo długo trwa. No i tyle. Dobra, to by byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze pewnie jakiś opening dodam, żeby było jeszcze ciekawiej na końcu. No, to na razie. Thank you.
Thank you.